potrzebujemy białej kartki o wymiarach 20x20 cm, pomarańczowej kartki o wymiarach 20x20 cm, dwóch kartek o wymiarach 20x10 cm, z których potem wytniemy uszy, pomarańczowej oraz białej. Potrzebujemy trzech cienkich czarnych pasków na wąsy, czarnego kółeczka na nos oraz musimy przygotować sobie oczka. I bierzemy się za nasze kwadraty 20x20 cm. Musimy je zgiąć w pół. Teraz musimy zagiąć je do środka. Bierzemy klej w sztywcie. Widzimy, tak to wygląda. Bierzemy nasz klej i smarujemy jedną stronę. Przyklejamy właśnie dokładnie w taki sposób. Tak, mamy przygotowane dwie części i teraz tą białą część, która będzie dołem, musimy ją tutaj obciąć na równo. Dokładnie w ten sposób. Tak o musimy przyłożyć, wtedy mamy już wygląd naszego liska. Smarujemy tą część, którą przed chwilą obcięliśmy z białej kartki, nie wyrzucamy jej. Smarujemy klejem. Nawet mi nie wyszły idealnie szpiczaste, a jak wiemy, lisy mają raczej szpiczaste uszka. Odstawiamy to na bok. Przygotowujemy białe środki naszych uszu w ten sam sposób, tylko wycinamy je odrobinę mniejsze. Naszego lisa jest gotowa. Możecie się z nią bawić, możecie stworzyć także inne zwierzątka i możecie wykonać swój własny teatrzyk kukiełkowy za pomocą takich właśnie pacynek.